Podczas sobockiego występu Edyta Górniak zapomniała tekstu. Czy tobie się kiedyś zdarzyło zapomnieć tekstu, nie znać tekstu do nowych utworów? Oczywiście, że tak. No myślę, że każdemu tak się zdarza. Też dochodzi do występu dużo emocji. No i jak człowiek jest zapracowany, to ciężko się po prostu też wszystkiego nauczyć na blachę. No i stąd właśnie takie sytuacje. Też oczywiście często mi się tak zdarzało. A teraz masz nową płytę. Czy pamiętasz wszystkie tam teksty już? Znasz na pamięć? Chyba tak. Chociaż przyznam, że na koncertach czasami coś tam szyję, ale nieważne. Ale właśnie, w takim momencie to próbujesz jakoś zmienić słowa, czy może nie udajesz i po prostu przerywasz? Nie, samo to po prostu jakoś tak spontanicznie mi jakby... Jakby po prostu, no tak jak mówiłam wcześniej, że tak się szyją te słowa, tak po prostu ze mnie wypływają i no nigdy, no najgorsze właśnie co może być, to przerwać występ przez to, że coś tam się nie udało, że zapomniało się tekstu, po prostu show must go on.